Dzień dobry, jestem Tomasz Przekaza, jestem członkiem zarządu Polskiego Związku Instruktorów Przewodników Psów Służbowych imieniem Zbigniewa Bosmana Matysiaka i jestem również instruktorem i pozorantem. Aktualnie znajdujemy się w Dzyzach. Mamy trzecie w tym roku szkolenie dla psów obronnych, gryzących plus tropiące. Szkolenie ma na celu podniesienie wartości użytkowych psów, jak i rozwój przewodników i psów służbowych. Szkolenie jest organizowane dla wszystkich chętnych. Mamy tutaj przyjaciół z policji, dwie straże miejskie są akurat, są osoby też cywilne z Wojska Polskiego. Dobrze, na czym polega to szkolenie? Szkolenie polega na przeprowadzeniu jak najbardziej, staram się, najbardziej realne sytuacje, które mogą przyjść na ulicę. Przykładowo to jak przed chwilą była sytuacja legitymowania osoby, ucieczka, atak, obrona, więc takie rzeczy wykorzystujemy do tego najróżniejszy sprzęt poprzez kombinezony ochronne, poprzez ubranie cywilne. Pokazujemy przewodnikom i psom, staramy się rozwinąć psy na tyle, zaraz będziemy pracować na dwóch agresorów. No staramy się to tak pokazać, żeby przygotować tych ludzi bardziej do pracy na ulicy. Więc policja aktualnie bardzo teraz często szkoli psa do pracy bez kagańca, więc to jest pies, który atakuje tylko i wyłącznie na komendę. Są też przeszkolone do pracy w kagańcu. Wszystko zależy od wyszkolenia psa na szkole, więc mają uderzyć, jak trzeba, to też jest zdjęty kagańc, ten pies też potrafi ugryźć. Dobra. Ale też potrafi pracować w kagańcu. A takim kagańcem bardzo, bardzo, ale to bardzo boli. Przy dobrym uderzeniu, no to jest powalenie człowieka, jak po prostu jak stoi. Wszystkie służby mają, co prawda, zbliżone do siebie wytyczne i testy dla psów. Pies, który ma trafić czy to do policji, czy do wojska, czy do służby więziennej, czy do innej formacji, po prostu każda służba ma swoje testy założenia, co pies powinien, jaki ma mieć charakter. Po prostu komisja sobie testuje, wybiera. Szkoły zazwyczaj to są od 3 miesięcy do 6, w zależności od profesji psa. Tropiące, poszukujące troszkę dłużej, patrolowo-tropiące, patrolowe troszkę krócej. I wtedy na szkole jest, w zależności od kategorii psa, jest taki materiał, czy albo dłużej, albo krócej. Pies w służbie jest średnio, w zależności w jakim wieku był kupiony, służby zazwyczaj kupują sobie psy od około roku do 2 lat i około 9-10 roku życia. Jest po prostu koniec kariery psa. Udało się przewodnikom po ciężkich bojach wywalczyć ustawę, która gwarantuje psom emerytury, bo zazwyczaj to było tak, że pies, czy to koń, czy pies trafiał do swojego opiekuna, który z nim pracował przez całą służbę, no i później był na jego utrzymaniu. A po wywalczeniu tej ustawy po prostu też przechodzi w jego ręce. Służby mają nad nim nadzór, ale ma już zapewnioną opiekę weterynaryjną i wyżywienie. W tym momencie mamy trzecie szkolenie tutaj we Wdzyzach. Pierwsze było w lutym w Gdyni, w porcie też. Także z portem Gdynia mamy podpisane porozumienie, więc tam w Gdyni bardzo fajnie popracowaliśmy. Tam pracowały też i psy na materiały wybuchowe, na dopuszczanie narkotyków. Mieliśmy udostępnione statki, popracowały na statkach, więc te tereniny gryzące też troszeczkę na statkach. Później drugie mieliśmy już wspólne, wszystkie grupy razem byliśmy w Bełchatowie. Tam psy specjalne, czyli te wszystkie od narkotyków czy materiałów wybuchowych, miały możliwość popracować w elektrowni Bełchatów. Więc psy patrolowe, oczywiście inny teren. No i tu mamy trzecie. Koledzy znaleźli tutaj z Kocierzyny, znaleźli teren. To jest też, że zawsze szukamy miejsc, które mogą coś wnieść lub będą się różnić innych. I tak udało nam się tutaj właśnie dzięki gospodarzom miasteczka uzyskać dostęp do wieży widokowej. Wieża widokowa była bardzo trudnym elementem treningu dla psów, ponieważ było wysoko.
Więc one musiały pokonać te wszystkie schody i na końcu miały jeszcze obronę. I za miesiąc, bo w miesiącu listopadzie, druga część przewodników z psami specjalnymi, materiały wybuchowe plus środki odurzające narkotyki będą pracować na bazie wojskowej w Krzesinach. Podnosimy swoje umiejętności, możemy przy okazji takich szkoleń przygotować się na różne sytuacje niespodziewane. Wiadomo, że wszystkiego przewidzieć nie można, a na takich właśnie szkoleniach jak dzisiaj pies podnosi swoje umiejętności, no i tak samo polisant. Są to sytuacje, gdzie adrenalina i u psów i u nas się podnosi, więc reakcja, obserwujemy, jaka jest reakcja psów, jak się zachowują, w razie czego coś można bardziej podszkolić, sprawdzić, co jest okej. Okay. W kościerskiej policji obecnie służą dwa psy. Są to owczarki belgijskie, takie jak mój. Mój jest Roni 3-letni, to jest pies patrolowo-tropiący. W takiej kategorii został wyszkolony. I drugi owczarek to jest suczka Didi, ma 6 lat i ona jest wyszkolona do wyszukiwania zapachów narkotyków. Z Ronim w ostatnim czasie byłem na kilku meczach. Zabezpieczaliśmy porządek podczas imprez masowych. Też Roni miał okazję wytropić przestępcę, który po pościgu uciekł, ale w wyniku tropienia został odnaleziony, został zatrzymany przez psa. A Didi z kolei kilka razy wykryła dosyć sporej ilości narkotyków, które były ukryte w taki sposób, że policjant miałby problem, żeby to odnaleźć. A pies, jego nos jest niezastąpiony, nie da się go oszukać i naprawdę potrafi wygrzebać te narkotyki z takich miejsc, gdzie nam się nawet nie wyobraża, że mogły zostać tam schowane.